Cześć, witam serdecznie. W tym filmie pokażę pokrótce, jak połączyć aplikację smartfon i aplikację FitCamX z wideorejestratorem dedykowanym FitCamX w samochodzie. Aplikacja naturalnie jest dostępna w sklepach Google Play i Apple App Store dla Androida oraz iPhone'a, więc pobieramy aplikację, instalujemy i tu pokażę, jak połączyć, jak dokonać tego pierwszego połączenia smartfonu z kamerą oraz jakie funkcje znajdziecie w tej aplikacji, jakie funkcje ona kryje. Zaznaczam, że jest to aplikacja, która działa tylko lokalnie z wideorejestratorem, w sensie takim, że trzeba być w pobliżu wideorejestratora, żeby połączyć aplikację z kamerką. Nie ma tu żadnych funkcji chmurowych, które by pozwalały na zdalny dostęp do wideorejestratora przez internet, więc taka uwaga. Zanim zaczniemy, warto upewnić się, że kamera jest włączona, działa, nagrywa, sygnalizowane jest to miganiem niebieskiej diody. Jeżeli jest taki status, to znaczy, że kamera ma też włączony moduł Wi-Fi i możemy przystąpić do łączenia. Oto główny ekran aplikacji FitCamX. Wybieram dodaj kamerę. Zainstaluj i włącz zasilanie, to o czym mówiłem. I w następnym kroku łączymy się z Wi-Fi. Przeskakujemy do interfejsu sieci Wi-Fi w smartfonie. I tu wybieramy, czy wyszukujemy kamerę CAR, CA, czy generalnie zaczynającą się od CAR. Domyślne hasło to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wyłączam automatyczne ponowne łączenie. Nie chcę, żeby kamera za każdym razem się łączyła z kamerą, żeby smartfon łączył się za każdym razem z kamerą, kiedy wchodzę do samochodu. No i tutaj następuje łączenie. Tu potwierdzamy, żeby łączyć zawsze, ponieważ kamera nie ma dostępu do internetu, więc smartfon się tutaj upewnia, że chce się na pewno z nią połączyć. Jestem już połączony z wideorejestratorem, więc wracam do aplikacji, ale tutaj jedna ważna dygresja. Mi tutaj udało się połączyć bardzo szybko i sprawnie, natomiast gdyby ktoś z Was miał problem z połączeniem bezprzewodowym, tutaj polecam dwa rozwiązania. Pierwsze z nich to jest wyłączenie transmisji danych komórkowych w smartfonie i ponowną próbę połączenia z kamerą. Niektóre smartfony, szczególnie te na Androidzie, niestety nie bardzo chcą się łączyć z takimi wideorejestratorami, kiedy transmisja jest jednocześnie aktywna. Natomiast druga opcja dotyczy szczególnie tych samochodów, gdzie mamy do czynienia z bezprzewodową obsługą Android Auto oraz Apple CarPlay. Wówczas niestety te systemy blokują jakiekolwiek inne połączenie Wi-Fi ze smartfona z jakimkolwiek urządzeniem. Najbardziej skutecznym według moich doświadczeń rozwiązaniem jest po prostu wyszukanie w opcjach czy w ustawieniach samochodu opcji wyłączenia funkcji Android Auto bądź Apple CarPlay na czas, kiedy chcemy połączyć się z wideorejestratorem ze smartfona. Wtedy będzie można połączyć się z kamerą bezproblemowo. OK, przechodzimy do prezentacji. Główny ekran kamery, no i mamy oczywiście podgląd obrazu z kamery w czasie rzeczywistym. Po prawej stronie mamy ikonkę wyłączania bądź włączania mikrofonu. Po lewej jest ikona przełączania obrazu z kamery przedniej bądź tylnej, jeżeli jest podłączona. Ja nie mam tutaj akurat podłączonej, więc tego nie pokażę. Na środku sterowanie nagrywaniem, play, pauza, no i wykonywanie zdjęcia. OK, przechodzę do zakładki pliki kamery, czyli podgląd plików zarejestrowanych na karcie pamięci wewnątrz kamery. Na tym ekranie standardowo wszystkie pliki, które są nagrywane w pętli, dodatkowo trzy dodatkowe zakładki, zdjęcia wykonane w trakcie nagrywania przyciskiem na obudowie, zablokowane, czyli te, które są zabezpieczone ręcznie bądź poprzez G-sensor i klipy z trybu parkingowego. Ja akurat nie mam podłączonego tego kabla do trybu parkingowego, do stałego zasilania, więc tu nic nie mam. Przewracam więc do zakładki nagrania, czyli te standardowe nagrania z jazdy. No i tu oczywiście możemy sobie wybrać jakieś pliki i przeglądać je po prostu w czasie rzeczywistym. W sensie takim, że nie musimy ich pobierać najpierw do smartfonu, żeby je odtwarzać. Oczywiście jest tutaj opcja pobierz, można też zrobić zrzut ekranu, czyli powiedzmy wyciąć jeden kadr, usunąć. Więc tego typu standardowe funkcjonalności tu znajdziemy. Album główny to jest ekran, w którym są pliki już pobrane wcześniej z karty pamięci do pamięci smartfonu, więc tu możemy przeglądać te pliki już lokalne. Tutaj dodatkowo pojawia się opcja udostępnij, edytuj, możemy sobie tutaj je też skracać, zrzut ekranu i usuwanie. Wracam do ekranu z listą, później wracam do ekranu głównego tego podglądu kamery. No i przechodzę szybciutko do ustawień kamery, czyli do drugiej zakładki głównej na tym ekranie.
No i tu mamy podstawowe ustawienia wideorejestratora. Nagrywanie dźwięku, czyli włączanie, wyłączanie mikrofonu, głośnik, włączanie, wyłączanie. W sumie nie ma to zastosowania, ponieważ wideorejestratory Fitka Mix no, nie posiadają takiego głośnika, więc to chyba jakaś pozostałość w tej aplikacji. Rozdzielczość nagrywania, wybieramy najwyższą 4K. Opcja nagrywania pętli, czyli długość pojedynczego klipu na karcie pamięci. Kompensacja ekspozycji, czyli rozjaśnianie bądź ściemnianie nagrywanego obrazu. Minus ściemnianie, plus rozjaśnianie. Znak wodny czasu, czy ma być widoczna data i godzina na nagraniu. Czułość G-sensora podczas jazdy. Tu polecam zostawić poziom średni, ewentualnie niski, żeby kamera nie zabezpieczała plików na przykład przy jakiejś nierówności, spowalniaczu i tak dalej. Język kamery też w sumie nie ma zastosowania ze względu na to, że i tak kamera nie ma wyświetlacza. Tryb parkingowy. Tu chodzi o czułość G-sensora w trybie parkingowym. Jeżeli kamera jest podłączona do stałego zasilania za pomocą odpowiedniego kabla, tutaj możemy to też ustawić. No i ostatnie ustawienia, nazwa sieci Wi-Fi, hasło do sieci Wi-Fi możemy zmienić, jeżeli chcemy. Wersja firmware zainstalowana w kamerze, opcja formatowania karty SD. Polecam to robić raz na przynajmniej 2-3 miesiące, żeby tą kartę odświeżać. No i resetuj, czyli resetowanie do ustawień fabrycznych wideorejestratora. No i to właściwie wszystko. To są wszystkie funkcje aplikacji. Nie ma tutaj tego, jak widać, za dużo. Proces łączenia, parowania jest, myślę, dość prosty, więc... tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie wideorejestratorów Fitka Mix, zapraszam do pola komentarzy, a znajdziesz je oczywiście na wr24.pl. Zapraszam. Wideorejestratory 24.pl mają już 10 lat. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, szukaj więcej w społecznościówkach i na naszej stronie internetowej.